Dzisiejszy odcinek Travel Love rozpoczyna serię o Dolnym Śląsku, a powiemy m.in. o tym, ile komnat ma Zamek Książ, skąd wzięła się nazwa Zamku Chojnik, gdzie w Polsce zobaczycie wulkany oraz co łączy Dolny Śląsk z powieściami Andrzeja Sapkowskiego. Jeśli kochacie podróże, to zostańcie z nami do końca, by podróże pokochały Was. Zapraszamy na Dolny Śląsk! Dzień dobry się z Wami. Cześć. Listopadowe prognozy ładną pogodę obiecywały jedynie na południowym zachodzie Polski, więc nie myśląc długo spakowaliśmy walizkę i ruszyliśmy na tydzień w Sudety. Tuż przed Wrocławiem powitał nas utęskniony widok słońca. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie kciuka w górę i suba oraz podzielicie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Chętnie poznamy Wasze opinie na temat filmów, które dla Was kręcimy. W Jeleniej Górze rozbiliśmy całkiem wygodny obóz wypadowy, z którego eksplorowaliśmy okoliczne zamki, pałace oraz inne atrakcje. W tym odcinku opowiemy właśnie o zamkach. Naszą wycieczkę rozpoczynamy w Zamku Książ, bajecznie położonym na skalnym cyplu w Książańskim Parku Krajobrazowym, skąd w dolinie widać zakole rzeki Pełcznica. Pierwsza murowana warownia powstała tu w XIII wieku, a założyli ją Piastowie. Przez kolejne stulecia zamek przechodził liczne przebudowy oraz często zmieniał właścicieli. Stąd też zapewne tak rozmaite style architektoniczne widoczne w różnych częściach tej budowli. Pomimo wielu zmian, historia zamku najbardziej kojarzy się z rodem Hochbergów i księżną Daisy. Gościły tu także liczne osobowości wielkiego formatu, jak Winston Churchill, Izabela Czartoryska czy car Mikołaj I Romanow. W czasie wojny to właśnie książ Hitler wybrał na jedną ze swoich głównych kwater. Zamek niestety przez to bardzo ucierpiał, gdyż adaptacja wnętrz na potrzeby sztabu pociągnęła za sobą ogromne zniszczenia. Wojennego dzieła dewastacji dokończyły zaś wojska Armii Czerwonej. Czekaj, czy to nie tu naziści ukryli słynny złoty pociąg i bursztynową komnatę? No wiesz, tak głosi plotka, ale trudno powiedzieć, ile w tym prawdy. Pewne jest tylko to, że to właśnie Niemcy wykuli pod zamkiem tunele i schron, do którego prowadzi ogromny szyb windy. Jeden z tuneli jest tak wielki, że mógłby pomieścić pociąg. Kilkanaście lat po wojnie na zamku rozpoczęły się długotrwałe prace konserwatorskie, które całemu kompleksowi przywróciły dawną świetność. A nie było to łatwe, ponieważ Zamek Książ posiada 400 pomieszczeń, zaś licząc z przyległymi zabudowaniami jest ich aż 600. Wyobraźcie to sobie, potrzeba ponad roku, by w każdej komnacie spędzić choćby jedną noc. Obecnie Zamek Książ stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Część zamku jest udostępniona zwiedzającym, a w pozostałej mieści się hotel. Pod górą zamkową znajduje się podziemna trasa turystyczna, zaś na skalnych tarasach możecie podziwiać wielopoziomowe ogrody. Bodaj najbardziej zjawiskowy i chyba też najlepiej znany widok na zamek gwarantuje punkt widokowy położony po drugiej stronie doliny. Ale nie jedźcie tam, bo wszyscy będziemy mieli takie same zdjęcia. Nieopodal znajdują się sztuczne ruiny zwane Starym Książem. Oglądacie kanał Travel Love. Naszym drugim przystankiem na trasie jest Zamek Karpniki. W odróżnieniu od Książa i pozostałych zamków, które później pokażemy, Karpniki powstały na zupełnie płaskim terenie, zaś sam budynek otacza wypełniona wodą fosa oraz ogromny park z kilkoma stawami. Do zamkowego wejścia prowadzi efektowny kamienny most łukowy. Na pierwszy rzut oka wydaje się więc, że to bardziej pałac lub ziemska rezydencja możnego rodu. Jednak prawda jest taka, że już od XV wieku stała tu strzeżona fosą warownia.
W okresie powojennym w zamkowych komnatach mieścił się Uniwersytet Ludowy, a później Dom Pomocy Społecznej. Dopiero kilka lat temu zamek Karpniki odrestaurowano i przekształcono w luksusowy hotel z restauracją i strefą wellness. Prezydent RP nadał zamkowi tytuł pomnika historii, co stanowi najwyższą formę uznania dla zabytku. Niestety z powodu ograniczeń covidowych nie mogliśmy zwiedzić wnętrz. Dostęp tam mają wyłącznie goście hotelowi. Jesienna aura stworzyła tu dla nas przepiękny spektakl kolorów, cieni i odbić. Jest tak pięknie, że nie chce nam się ruszać dalej. No ale czego nie robi się dla uczestników naszej wycieczki? No dobrze, to w drogę. O szlaku kolorowych jeziorek w Rudawskim Parku Krajobrazowym dowiedzieliśmy się dopiero będąc w okolicy. I choć miejsce to nie ma nic wspólnego z zamkami, to nie mogliśmy sobie odmówić zobaczenia tego szczególnego fenomenu. Zapraszamy Was teraz na krótką przerwę od zamkowych klimatów. Mamy tu w sumie 4 jeziorka – żółte, purpurowe, błękitne i zielone. Nad faktycznym kolorem wody można by debatować, gdyż zależnie od pory dnia, padającego światła, a może i pory roku, każdy zobaczy inne barwy. Nas najbardziej urzekły okolice jeziorka Purpurowego, na brzegach którego fascynują skały wystające ponad wodę. Dokładnie, tu jest jak w jakimś obcym kraju lub na innej planecie. Jest to świetne miejsce na leśny spacer i relaks na łonie natury. A gdyby ktoś z Was szukał samotni, to ta jaskinia jeszcze nie ma lokatorów. Jeziorka powstały w dawnych wyrobiskach po kopalni pirytu, a kolory wody nadawane są przez minerały i związki chemiczne wypłukiwane ze skał. A co to jest ten piryt? No i tu mnie masz, bo nie mam zielonego pojęcia, ale jeśli tylko spotkamy tu jakiegoś chemika, to na pewno zapytam. Wracamy teraz do zamków, a pokażemy Wam jeszcze 3. Wszystkie je łączy kilka wspólnych cech. Położone są na szczytach gór, były kamiennymi rycerskimi warowniami o gotyckich rysach, dziś w dużej mierze są już tylko ruinami, a ich mieszkańcy mieli przepiękne widoki na okolice. Na początek zamek Chojnik, leżący u stóp Sudetów, na granicy Karkonoskiego Parku Narodowego, choć administracyjnie jest to dzielnica Jeleniej Góry. Umiecie odgadnąć, skąd pochodzi nazwa Chojnik? Oczywiście od porastających zbocza gór drzew iglastych, czyli potocznie choinek. Trzeba przyznać, że Chojnik jest położony wyjątkowo malowniczo, a wręcz bajecznie. Była to twierdza niedostępna i nawet dziś trzeba się niemało natrudzić, by do niej dojść. Spójrzcie na to pionowe urwisko u stóp zamku. To jak oni tam wnosili materiały budowlane i zaopatrzenie? Zapewne na grzbietach podległych im ludzi i zwierząt. Nie mogli wynaleźć windy? Na zamku odbywają się dziś turnieje rycerskie gromadzące miłośników dawnego oręża.
Warownia służy też czasem jako plan filmów historycznych i wojennych. Kolejny dzień przywitał nas diametralną zmianą pogody, więc dzisiaj szukamy zamków we mgle. Trzeba przyznać, że taka pogoda stanowi idealne tło dla zamkowych ruin. Parkujemy samochód i zatopioną w liściach ścieżką biegnącą wzdłuż murów zmierzamy do zamku Lenno lub inaczej w Leń. Zamek wybudowano na lawach poduszkowych, czyli pozostałościach po podmorskich wulkanach sprzed 500 milionów lat. Zaraz, powiedziałeś wulkanach? A gdzie niby w Polsce mamy wulkany? A no właśnie tutaj. Znajdujemy się na skraju historycznej krainy wygasłych wulkanów, ciągnącej się przez Pogórze Kaczawskie. Widzisz te stożki w tle? To właśnie wulkany, choć może nie przypominają Etny czy Wezuwiusza. Inną ciekawostkę stanowić może fakt, że podczas wojen husyckich zamek Lenno szturmowali Czesi. I choć w tamtych wiekach warownia uchodziła za nie do zdobycia, to husycką nawałnicę odparto dopiero sprytnym fortelem. Sporo o tych czasach można dowiedzieć się z trylogii husyckiej pióra Andrzeja Sapkowskiego. Ta najstarsza murowana forteca śląska została zniszczona w czasie wojny 30-letniej. I od tamtej pory nigdy już jej nie odbudowano. Nieopodal zamku Lenno znajduje się pałac o tej samej nazwie oraz niewielki kościółek. W tle u stóp góry zamkowej widać wleń położony nad bobrem. Docieramy do naszego ostatniego przystanku, którym jest zamek w Bolkowie. Dziś zdaje się on ginąć w nieprzejednanych odmętach historii, zazdrośnie skrywających mroczne tajemnice rycerzy i dam, intrygi i skarby, na myśl o których chwytasz miecz i... Ej, wracaj na ziemię, to tylko mgła. Co? Aha, no dobrze, może masz rację. Mury Bolkowskiego Zamku są dziś areną zmagań kwiatu współczesnego rycerstwa polskiego, które toczą się podczas turniejów i festynów, podtrzymujących średniowieczne tradycje. Na zamku mają też miejsce doroczne koncerty muzyki gotyckiej. W Bolkowie znowu spotykamy się z twórczością Andrzeja Sapkowskiego. To właśnie na tym zamku kręcono jeden z epizodów polskiego serialu Wiedźmin. Legenda głosi, że warownia miała ukryty tunel łączący ją z zamkiem Świny. To chyba mało prawdopodobne, to przecież aż 2 kilometry. A co wy o tym myślicie? Było tak, czy to tylko legenda? Tu kończymy naszą opowieść. Czekamy na wasze komentarze i wrażenia. Jeśli podobała się wam wycieczka, to zostawcie kciuka w górę i suba. Wsiadamy już do naszego odrzutowca i powoli wracamy do bazy. Tymczasem na sam koniec dnia słońce znów spojrzało na nas łaskawszym okiem.